Zgodnie z naszą zapowiedzią, w środę w Komendzie Rejonowej Policji znakowano rowery. Zainteresowanie tą formą zabezpieczenia drogich często pojazdów przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie. W środę w Komendzie Rejonowej trwało znakowanie rowerów. Rozmawiam z aspirantem Henrykiem Fryśnym. Proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili? Dzień dobry Państwu. Właśnie zgodnie z zapowiedzią już w telewizji waszej przystąpiliśmy w dniu dzisiejszym w Komendzie Rejonowej Policji do znakowania utajnionego roweru. Sprawa ta polega na tym, iż właściciel roweru zgłasza się w punkcie znakowania z swoim pojazdem, z dowodem stwierdzającym tożsamość właściciela, a także jeżeli posiada z dokumentami dotyczącymi zakupu roweru, to znaczy z kartą gwarancyjną lub też z innymi dokumentami takimi jak paragon czy rachunek. Osoby, które takich dokumentów nie posiadają, mogą się również zgłosić. Ważnym jest, ażeby posiadały przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Policjanci w tym miejscu tutaj w punkcie nanoszenia danych identyfikacyjny na ten rower, po prostu odczytują numer roweru, który zapisywany jest w rejestrze prowadzonym przez komendę. Następnie na rower nanoszony jest specjalny znaczek, że rower ten został w sposób właściwy przez policję oznakowany. Na rowery nanoszone są pewne symbole i numery, które pozwolą nam w każdej chwili zidentyfikować właściciela tego pojazdu, stwierdzić, czy rower używany jest przez osobę w sposób legalny. Do chwili obecnej, jeżeli mogę tylko zapytać, ile myśmy zarejestrowali tych rowerów? 48. Tak. Od godziny 13 rozpoczęliśmy znakowanie, jest w tej chwili godzina 14:45, no 48 rowerów zostało już. Czyli bardzo dużo. Wydaje mi się, że jak na ten dzisiejszy okres, to jest spora ilość. Przy czym chciałbym powiedzieć, że będziemy prowadzili te działania w dalszym ciągu. O terminie powiadomimy społeczeństwo w sposób praktykowany dotychczas, to znaczy poprzez prasę, waszą telewizję oraz radio. Jeżeli można jeszcze, tak, chciałbym powiedzieć Państwu i zwrócić się do Państwa z apelem o znakowanie przedmiotów wartościowych, które posiadacie Państwo w swoich domach. Państwo pokażecie na pewno takie ulotki w waszej telewizji. Ulotki te powinny służyć do zarejestrowania, zapisania w nich przedmiotów wartościowych, takie jak telewizory, sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarstwa domowego, maszyny do szycia. Te przedmioty, które posiadają cechy trwałe, a które najczęściej właśnie w czasie kradzieży czy włamań giną, bo złodzieje mają, jak już kiedyś mówiłem, no, największą możliwość ich upłynienia. Prosiłbym, ażeby te wszystkie przedmioty, o których mówiłem, Państwo zarejestrowali i dokument ten schowali w miejsce niedostępne dla osób postronnych. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam jedno tylko pytanie, bo tutaj głównie widać rowery górskie. Czy tylko takie się znakuje, czy również inne się tu znajdują? Dzisiaj właśnie większość osób zgłosiła się z rowerami nowymi bądź prawie nowymi, z tymi górskimi, przy czym nie tylko te rowery. Każdy inny rower, który zostanie do nas tutaj doprowadzony, zostanie zaewidencjonowany w naszym rejestrze i odpowiednio oznakowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.